Cześć Wam, witam Was w kolejnym filmie, witam Was w moim warsztacie. Dzisiaj dla mnie bardzo ważny dzień, jestem ładnie ubrany. Tak jest, w moim warsztacie w końcu pojawiła się tokarka do metalu. Tak długo wyczekiwana przeze mnie, tak długo kupowana. Nie, że tam wybierałem kilka sztuk, miałem jedną. Wpadłem na nią przez przypadek. Słuchajcie, kupowałem tam kiedyś taką starą strugarkę. Byłem u pewnego sprzedającego i tam sprzedający Krzysiek, bardzo fajny facet, zaprosił mnie tam, pokazał mi swój warsztat i tam stały dwie tokarki. Jedna duża, profesjonalna tokarka, jedna malutka, zgrabna, fajna taka tokareczka, troszeczkę porozkręcana, widać było, że jest, po prostu remontowana, czy tam po prostu naprawiana. Spytałem się, czy jest na sprzedaż, na początku nie bardzo, bo było w sumie, była w sumie rozkręcona, ale w sumie stwierdził, że jakby co, to mógłby ją sprzedać i tak od słowa do słowa, mówię, muszę sprawę przemyśleć, pojechałem do Holandii 2 tygodnie, oczywiście nie dawało mi to spokoju, już po 3 dniach zadzwoniłem, że tak, biorę na pewno, ale to się przedłużało, wiadomo, on miał swoją robotę, tam mógł tylko chodzić z doskoku kilka godzin, poskręcać, coś tam poszykować, podukupować jeszcze brakujące części, nie było i maka, tego, tamtego, skompletował to wszystko. W końcu się udało sfinalizować to wszystko, tokarka była do odebrania. To też nie było proste, słuchajcie, sam transport może nie aż tak, bo tam wypożyczyłem przyczepę, trafiła się fajna przyczepka, taka bez burt, także zobaczycie tam jakieś krótkie przebitki. Pojechałem, Krzysiek miał u siebie, ma paleciaka masztowego, ma zwykłego paleciaka, także te dwa sprzęty żeśmy wykorzystali, jakieś tam grube dechy znalazł jako najazdy, też bardzo fajnie. Także tam u niego załadunek poszedł naprawdę sprawnie, wrzuciliśmy paleciaka zwykłego na przyczepę, później paleciakiem masztowym żeśmy podnieśli tokarkę, która już była na palecie i żeśmy ją dali po prostu na przyczepę, później zwykłym paleciakiem do przodu i tak samo było tutaj. Jadąc na początku był plan, że rozładuję to sam. Miałem tam jakąś wizję, mówię, będę miał te paleciaki, mam pasy, to sobie połapię pasami, żeby mi to się nie gibło i tak dalej, i tak dalej. Ale najbardziej bałem się rozładunku nie tokarki, tylko samego paleciaka właśnie na tych najazdach. Bałem się, że gdzieś mi tam ucieknie. Wiecie, to nie jest mój sprzęt, to nie jest tani sprzęt. Gdzieś by tam mógł upaść, skrzywić się. To nie są żarty. Szczęście i tutaj od razu na pamięci dziękuję Rafałowi, czyli chłopak mojej najstarszej córki. Pozdrawiam, bo mieli, akurat byli na miejscu, przyjechali, pomogli mi obydwoje. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Nie wiem, czy tam oglądają, czy nie oglądają. Ale bardzo im dziękuję. Pomogli mi, Rafał mi bardzo dużo pomógł, córka również tutaj nagrywała, że tak powiem, robiła zdjęcia, także stąd będę miał te przebitki, które Wam będę pokazywał. Rozładowaliśmy to, oczywiście nie obyło się bez problemów, pierwsza próba, czyli chciałem po prostu wjechać w całości tym składem, że tak to nazwę, tutaj do warsztatu i tutaj najpierw rozładować paleciaka, później rozładować po prostu tokarkę i tak dalej, i tak dalej. Tak jak to było przy załadunku, no ale pierwsza próba wjazdu się nie powiodła. Brakło dosłownie 2 cm, słuchajcie, 2 cm. To jest naprawdę duża brama, ale niestety się nie udało. Z drugiej strony może dobrze, bo jakbym wjechał na styki, a rozładowałbym tokarkę, później bym załadował paleciaka, to już bym stąd nie wyjechał. Przyczepa by się dźwigła, wiadomo. Rozładowaliśmy tego paleciaka na zewnątrz, ja tam troszeczkę te najazdy poprzerabiałem, żeby jednak było troszkę bezpieczniej, bo co innego wjeżdżać, to te najazdy były na przyczepie, czyli podsuwamy je do góry, one nie spadną, ale przy zjeździe bardzo łatwo by się mogły zsunąć, dorobiłem takie na szybko nogi z kawałka tam jakiegoś odpadu i wtedy mogłem sobie to fajnie pasem spiąć do przyczepy i już nam to nie po prostu nie uciekało, to było bardzo bezpieczne i to był bardzo dobry pomysł. Zresztą tak to też pojechało, żeby oddać paleciaka. Bo tak to właśnie wyglądało, że ja wziąłem te dwa sprzęty, Krzysiek mi to pożyczył. Nie mieszkamy bardzo daleko, no ale jednak 100 km w jedną stronę, ale to jest nic, bo ja bym sobie bez tego w ogóle nie poradził. Paleciak masztowy, świetna sprawa, naprawdę świetna sprawa, jak ktoś ma miejsce, to jak ja bym miał więcej miejsca, na pewno gdzieś by tu w kącie coś takiego stało, ale nie ma szans, za mało miejsca, ale fajnie, że go tutaj później miałem, bo mogłem sobie go tutaj również wykorzystać, żeby ustawić tą tokarkę. Ale jeszcze wcześniej wjechałem, w końcu rozładowaliśmy paleciaka na zewnątrz, rozładowaliśmy paleciaka na zewnątrz i już przyczepą z samą tokarką i z tym jednym paleciakiem z przodu, zwykłym paleciakiem, wjechałem do środka. Wjechałem do środka paleciaka, żeśmy oczywiście najpierw tutaj wciągnęli ręcznie tego masztowego, on już tutaj czekał. Dźwignąłem paletę z tokarką, najpierw sobie podsunąłem zwykłym paleciakiem na krawędź przyczepy,
dźwignąłem ją, tak żeby była wyżej, nie dotykała płaszczyzny przyczepy i busem już odjechałem przyczepą do przodu. No i tutaj później sobie już powoli opuściłem to, zabezpieczyłem to jeszcze pasem. I właśnie później, mając tego paleciaka, uwolniliśmy tokarkę z palety i później tam podłożyłem deseczki, żeby już tam farby nie podrapać. I mogłem ją ustawić już na miejsce. Ustawiłem ją na miejsce Multico. Multico na razie jest tutaj. Znajdziemy jemu też dobre miejsce, ale tam było blisko gniazdko sieciowe, także od razu mogłem. Zresztą to jest bardzo dobre miejsce dla niej. Dobrze. Tak to mniej więcej było, także było troszeczkę przygód z tym transportem. Fajnie. Cieszę się, że to również jakby kiedyś Krzysiek oglądał ten film, to jemu również dziękuję za to, że mi wypożyczył te sprzęty, mimo że się praktycznie nie znaliśmy, miał tylko mój telefon, nic więcej, ale jednak fajnie pożyczył mi i dzięki temu rozładunek trwał dosłownie, nie wiem, 30 minut albo nawet nie. Na drugi dzień to wszystko poskładałem, bo tu wiadomo, zostawiłem to po prostu bezpiecznie w garażu. Na drugi dzień pojechałem to pooddawać, także poszło naprawdę fajnie, sprytnie. Rafałowi również jeszcze raz dziękuję, Marcie, jako operatorowi kamery również dziękuję. Słuchajcie, tokarka wylądowała w warsztacie. Co to za tokarka? Zaraz zobaczycie, słuchajcie, to nie jest nowa tokarka, to jest stara tokarka, to nie jest jakaś wielka, poważna, profesjonalna, znaczy profesjonalna może jest, ale to jest mała tokareczka, taka wiecie, bardziej do hobby. I o taką mi chodziło, słuchajcie, ja jestem, wielokrotnie to powtarzałem, jestem tokarzem, to jest mój pierwszy zawód, ja pracowałem pół roku jako tokarz i tyle. Później wymarzyłem sobie bycie kierowcą zawodowym, którym jestem do dzisiaj. Trochę mi przeszło, co prawda, ten entuzjazm kierowcy, bycia kierowcą, ale zawsze chciałem mieć tokarkę od jakiegoś czasu, o niej naprawdę marzyłem, nie, to mówię szczerze, jeżeli się ta wizja pojawiła już na horyzoncie, cieszyłem się jak dziecko i już dążyłem do celu, aby się to stało. Taka tokareczka się właśnie trafiła, taka tokareczka jest w tym warsztacie. To nie jest tokarka bez wad, wiadomo, to jest sprzęt używany, zresztą ma naprawdę kupę lat. Pokażę wam ją tak z grubsza i następne już będziecie widzieć przy jakichś tam po prostu realizacjach, projektach. To też nie będzie tak teraz, że to teraz będzie tylko kanał o pracy w metalu, słuchajcie. To jest kanał o majsterkowaniu. Zacząłem od pracy w drewnie, bo po prostu takie były realia, był mniejszy warsztat, teraz miejsca jest więcej, także mogę sobie to podzielić. Tokareczka teraz, po co mi tokarka, słuchajcie. Mam to jakieś tam, kupuję różne narzędzia. Tam jest bardzo fajne, wielofunkcyjne narzędzie Emco Star, ale ono troszeczkę potrzebuje właśnie różnych napraw. Na pierwszy rzut pójdzie na pewno flansza, trzeba tam dotoczyć nową flanszę na tarczę. Słuchajcie, te maszyny często, gęsto jest ciężko już dostać do nich części i właśnie trzeba będzie po prostu dorobić je samemu, więc tokarka na pewno się przyda. Także będzie taki miszmasz na tym kanale, ale słuchajcie, ciekawy miszmasz, bardzo taki poukładany. Trochę wszystkiego i dla każdego. Tak jak mówiłem, ja ostatni raz stałem przy tokarce 25 lat temu, także żaden ze mnie tokarz, ja będę wszystko od nowa powolutku sobie przypominał, odkrywał, uczył się nowego, bo po samej szkole i po 4-5 miesiącach pracy to co ja tam mogłem zrobić. Mam odpowiednią książkę, którą sobie ostatnio zakupiłem, poradnik tokarza, słuchajcie, ponad 600 stron, tu jest wszystko, to jest nie do wchłonięcia ta wiedza. Na bieżąco będę z tego korzystał. Dobrze, myślę, że o wszystkim wspomniałem, transport pokazałem wam mniej więcej, rozładunek. Nie było łatwo, jeszcze raz dziękuję Krzyśkowi za to, że wypożyczył mi te sprzęty. Jeszcze raz dziękuję Rafałowi i mojej córce Marcie za to, że mi tu pomagali. Marta robiła zdjęcia, kręciła filmy. Dzięki, to też dzięki niej mogę robić te wstawki. Dobra, biorę kamerę, słuchajcie, odwracam się i pokazuję wam moją tokarkę. No i dobrze, to jest ona, to jest moja nowa tokareczka, znaczy nowa w warsztacie oczywiście, ona swoje lata ma. Nie mam pojęcia ile, ale sporo. Weiler LZ280 i tak jak mówiłem, to jest tokarka, która na pewno jest na liście bardzo ciekawych tokarek dla hobbystów. Bardzo fajny sprzęt jak dla mnie. Słuchajcie, nie jest też taka bardzo malutka. To nie jest taka, wiecie, bardzo taka typowa miniaturka, bo takiej też nie chciałem. Taką bym mógł mieć jako dodatkową, jakbym potrzebował oczywiście takiej tokareczki. Myślę, że taka tokarka na początek, na długi początek, to też nie jest tokarka
którą będę chciał za chwilę sprzedać. Na pewno nie. Tak jak mówię, będę sobie chciał ją naprawdę doprowadzić do fajnego sprzętu. Jest tutaj jest tutaj troszeczkę rzeczy do poprawy, tak pod siebie i w ogóle, żeby to miał ręce i nogi. Zresztą pewnie jeszcze nie jedno wyjdzie. Krzysiek doprowadził ją tam do takiego stanu, że można na niej pracować. Zresztą już tam ją próbowałem. Jest tutaj troszeczkę rzeczy, próbowałem wyregulować, bo nie ukrywam, że jest tutaj jeden duży problem, który da się rozwiązać i wy być może mi w tym pomożecie albo doradzicie. Słuchajcie, a tak co? Tak jak mówiłem, tokarka jest kompletna. Przede wszystkim kompletna, ale niestety w takiej ubogiej wersji, co chodzi o dodatki, co chodzi o sprzęt. Krzysiek ją tak też kupił. To nie jest tak, że on mi czegoś nie dał. Dał mi wszystko, co tylko miał. Tu jest zresztą reszta, to do tego dojdziemy, pokażę wam. Ale no mam tylko to. Mam tylko to, co widzicie, także tak jak mówiłem. Jest wrzeciono, uchwyt jest jeden. Mało tego, nie mam nawet nie mam szczęk zewnętrznych. I to też jest problem, a na pewno będę chciał dokupić sobie szczęki zewnętrzne, także jak wiecie, gdzie coś takiego, jak to dopasowywać, to dajcie mi znać. To jest pierwszy temat. Tak jak mówiłem, tokarka jest prawdziwą tokarką, czyli można na niej robić gwinty, ma śruby pociągowe, ma prędkości posuwów, ma tutaj te wszystkie zębatki tutaj przekładnie, także ona co prawda te zębatki nie są wszystkie. Wszystkich gwintów nie wykonam, ale do gwintów metrycznych zębatki wszystkie najprawdopodobniej są. Nie ma tylko do gwintów calowych, niektórych calowych i modułowych. Także to i tak jest nie mój temat, że tak powiem. I chyba nie, raczej nie będę, wiadomo, że jeżeli znajdę te zębatki gdzieś tam na eBayu czy gdzieś, no to jak najbardziej dokupię, ale wierzcie mi, że w Niemczech to cokolwiek się pojawi do tej tokarki, to znika po prostu moment. Jakikolwiek osprzęt, nie mówię już o tej podszymce, okular to chyba się nazywało, już też nie pamiętam, czy no chyba okular, no wiecie, taka podszymka, jeżeli mamy coś, długie elementy, bo tutaj niestety ta przelotowa jest dość mała, nie chcę skłamać, chyba 26 mm, także można było, przydałaby się podszymka. To już jest w ogóle biały kruk. Bardzo chętnie bym to kupił, oczywiście za jakieś normalne, rozsądne pieniądze. Wiem, że ludzie dorabiają takie rzeczy. Nie wiem, będę się też tym interesował. Może faktycznie idzie gdzieś kupić, ktoś coś takiego dorabia. Jak wiecie, tak jak zwykle piszcie. Pomóżcie mi, ja sobie pomału, tak jak mówię, będę chciał się tutaj rozwijać w tym temacie. Tak jak wam pokazuję, no tutaj ta tokarka ma tutaj przekładnię pasową, trójstopniową i tutaj ma jeszcze taki system zębatek. Możemy działać na tych szybkich obrotach tutaj bezpośrednio na pasku, bo tu pod spodem mamy silnik, albo przełączać się tutaj na tym na TT. Tu jest troszeczkę głośniejsza praca, bo tutaj zębatki nie są w kąpieli olejowej, także no działa tak jak działa. Sprawdzałem, bo to mnie troszeczkę niepokoiło, sprawdzałem na YouTubie, były prezentacje praktycznie nowych modeli i faktycznie no tak to działa, po prostu tak to jest, zrobione. Teraz mamy pracę na paskach, czyli widzieliście, było cichutko. Mało tego, były odłączone śruby pociągowe. Jeżeli tutaj teraz załączymy posuw, to już będzie. I teraz zobaczcie, możemy sobie włączyć, zapiąć tutaj. I teraz włączymy sobie te wolniejsze obroty. Teraz musimy tutaj rozpiąć to sprzęgło. Ja to jeszcze cofnę, żeby mógł obrócić. I o, tutaj rozpinamy. Dobra, zapniemy to i to możemy rozłączyć. Mamy teraz posuw wzdłużny i w tą stronę mamy posuw poprzeczny. On co prawda teraz idzie w tą stronę, żeby te kierunki zmienić, mamy od tego tutaj tą wajchę. I w tą stronę tutaj.
Generalnie plan jest taki, słuchajcie, że ja mam zamiar tutaj założyć falownik i zostać na tych obrotach, na tej cichszej pracy tokarki, że tak powiem. Jeżeli będę miał tutaj ustawione to, załóżmy na średnich obrotach, no bo wiadomo, że te maksymalne obroty w tej tokarce są przeznaczone raczej do pracy z tulejkami, bo tutaj ściągamy uchwyt. Do tego jest mnóstwo sprzętu, którego ja oczywiście nie mam. Naprawdę mnóstwo. W tej oryginalnej szafce Wam pokażę, bo przynajmniej mam szafkę oryginalną i tam są półeczki, właśnie pod tulejki porobione i tak dalej, i tak dalej. Pokażę Wam, jak znajdę, gdzieś też sobie tam pościągałem, gdzieś jakieś ciekawe zdjęcia widzę właśnie z wyposażeniem, z jakimś w ogóle oryginalnym wyglądem tej tokarki, to sobie to ściągam, zapisuję, żeby po prostu wizualnie, żebym wiedział, jeżeli mi się coś kiedyś rzuci w oczy, to będę wiedział, że to jest z tej tokarki. I naprawdę tutaj tych uchwytów mamy, samych uchwytów jest chyba 3 albo 4 rodzaje oryginalnych. Jest nawet taki wielki uchwyt, on jest chyba z niezależnymi szczękami, jak dobrze kojarzę. Jest uchwyt, tam jest chyba właśnie tak to z trójszczękowy samocentrujący, czteroszczękowy samocentrujący. Cztero chyba szczękowy niezależny i jeszcze tam jakieś takie przechodzące z tulejami tymi z zaciskowymi. Naprawdę jest tutaj tego sporo, słuchajcie. Tak to wygląda, tak ta maszyna na dzień dobry wygląda. Jakie są problemy? Problem polega na tym, że jest tutaj luz na tej nakrętce tutaj w tym suporcie, ale mam nadzieję, że to mi się uda rozwiązać. Dobra, teraz Wam troszeczkę to przybliżę. Zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. I tak jak mówiłem, tutaj mamy konika. Tutaj wszystko elegancko. No tak jak w prawdziwej tokarce, tylko w mniejszej skali. Możemy sobie tutaj stożki oczywiście też toczyć jak najbardziej. Mamy posuw tutaj poprzeczny. Tutaj jest załączany wzdłużny w drugą stronę. Tutaj, gdy będziemy gwintować, zapinamy tą wajchę i tutaj mamy prędkości posuwów i tutaj mamy koła gitary. I teraz tak, to co mówiłem wcześniej, tutaj pod spodem generalnie będzie zamontowana jeszcze taka szafeczka, taka, nie ta, tylko taka. Tą Krzysiek mi dał, mówi, nie wiem, albo sobie ją zrób, albo ja mówię, nie, zrobimy, najprawdopodobniej zrobimy ją od nowa, ale wziąłem ją właśnie, żeby mieć na wzór. I teraz zobaczcie, ten środek, który mówiłem. O! I tutaj mamy, tutaj nawet są jeszcze jakiś stary kieł, jest na przykład. Ale tak jak widzieliście, ja już zakupiłem nowy. I tutaj mamy na przykład oryginalne takie jeszcze rzeczy. To jest jakaś przystawka, gdzieś się montuje do toczenia drewna. Gdzieś tam się ją montuje, nie mam pojęcia gdzie. I tu jakaś, co to jest? To też jest, aha, to jest jakiś nóż, ale ciężko wyczuć. No dobrze, i tak jak mówiłem, słuchajcie, tutaj są te półeczki na te tulejki. Tam widziałem fajne zdjęcie, naprawdę ktoś miał chyba pełne wyposażenie, no miał tego troszeczkę. I teraz najważniejsze też między innymi po to ta szafka jest taka ważna. Tutaj, słuchajcie, tutaj jest wszystko odnośnie gwintów, posuwów, jaka jest konfiguracja, jak te koła gitary zakładać, w jakim ułożeniu, odnośnie, wiecie, położenia, wielkości kół i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, ta tabliczka jest w bardzo dobrym stanie, co mnie bardzo cieszy. Ja ją najprawdopodobniej zdemontuję i tak sobie ją zeskanuję, żeby ją mieć w razie czego. I a propos tabliczek, tutaj jest kolejne pytanie, kolejna prośba do Was. Bo tutaj mam jeszcze dwie tabliczki i o ile ta jeszcze jest w stanie takim w miarę, można byłoby ją założyć, no to już ta niekoniecznie. Ta niekoniecznie, mało tego, w dość ważnym miejscu jest zniszczona i tutaj możemy się tylko domyśleć. Co prawda ona jest odnośnie konfiguracji obrotów wrzeciona, a tak jak ja mówiłem, najprawdopodobniej będę starał się założyć falownik. Falownik już kupiłem, będę go teraz odbierał, jak pojadę do pracy. Ale wiecie, no chciałbym, żeby to wyglądało jak najbardziej oryginalnie. Słuchajcie, dajcie znać, czy znacie jakieś namiary na jakieś firmy, które po prostu takie tabliczki po prostu dorabiają, albo
jeżeli wiecie, znacie jakieś źródło, gdzie, skąd można ściągnąć takie pliki właśnie graficzne, przedstawiające tabliczki na przykład do tej maszyny, czy tam wiadomo, że one najprawdopodobniej nie będą darmowe, nie chodzi o to, ale jeżeli coś ktoś szukał i zna takie źródła albo wie jak szukać, bo ja próbowałem, mi się nie udało, no to bym się bardzo cieszył, jeżeli byście jakieś info mi dali. Bym był bardzo wdzięczny. I teraz jeszcze jedna sprawa, tak jak mówiłem, tutaj na tym, to sobie od razu wezmę, bo to też jeszcze znalazłem właśnie w tamtej skrzynce. To są właśnie nakrętki, one były tak razem związane, nakrętki, ta jest od supportu, ta jest od sanek. I w sumie wiecie co, bardzo się ucieszyłem, że je znalazłem, bo miałem nadzieję, że to są nowe części, które ktoś chciał wymienić. Bo tutaj, jak to złapiemy, ta tokarka jest nieprzykręcona jeszcze, także to też trzeba zrobić. Ale generalnie tutaj na tym jest, no jest luz po prostu, jest luz tutaj na tym śrubie. Ja to rozkręciłem przed chwilą, bo mi to też nie dawało spokoju, ja też chciałem zobaczyć w razie czego jakiejś części szukać. No i tam jest taka nakrętka, taka sama nakrętka, ona jest tutaj, słuchajcie, ta śruba to jest, pod spodem jest ta nakrętka. Ta jest, nakręciłem ją na śrubę, no to jest szrot, to jest po prostu dramat. Ale niestety ta, która jest założona, też jest w złym stanie. I będę szukał, próbował szukać nowej, ewentualnie będę gdzieś szukał, aby takie coś dorobić. Także to jest taka sprawa, którą muszę rozwiązać jak najszybciej. No bo to będzie się przekładać oczywiście na dokładność tej tokarki. Resztę wszystko, cała jest do regulacji, na pewno. Wszędzie te śruby najprawdopodobniej będę wymieniał na nowe. Również te tutaj kołeczki, one będą dokupione, takie teraz są na imbus. Widzicie tutaj, ona jest w całości również regulowana i z tyłu już ten luz tutaj na tym, gdzie ona chodzi tutaj na łożu głównym, również już troszeczkę skasowałem, bo tam też on występował. Tak, tokarka nie była regulowana, on mi to powiedział, że muszę sobie to po prostu wyregulować na spokojnie. Niech ona się troszeczkę ułoży. I wtedy trzeba jej troszeczkę czasu poświęcić. Jeszcze nie pokazałem Wam, może sami żeście już widzieli, na pewno żeście widzieli. Ja zapomniałem o tym wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Odnośnie noży, ten temat przemilczałem, jak Wam tam pokazywałem w pudełeczku piękne noże, chińskie noże, które kupiłem na start, no ale coś kupić musiałem, bo chciałem się już pobawić i nie ukrywam, że troszeczkę już wiórów z niej poleciało na próbach. Słuchajcie, tutaj są noże założone, jest nóż prosty do planowania, jest nóż do fazowania i jest przecinak z drugiej strony. Zobaczcie, co się z nim stało. Płytka jest na miejscu, on się po prostu złamał, ale on dosłownie tylko dotknął materiał. On nawet nie przeciął go, nawet 2 mm nie przeciął, może milimetr przeciął i od razu pękł. Podkreślam, nóż był ustawiony idealnie w osi, także no takie noże. Dajcie znać, jakie noże warto kupić, jeżeli tam robicie na takich sprzętach, macie to już obcykane. Ja nie będę musiał od nowa Ameryki odkrywać. Będę Wam wdzięczny za każdą podpowiedź, za każdą pomoc odnośnie tabliczek, odnośnie tutaj tych moich problemów z nakrętką tą tutaj supportu, gdzie tutaj mi ten luz niestety bardzo przeszkadza, że tak powiem, ale to jest po prostu, no chodzi to chodzi, naprawdę chodzi. Ten luz nie jest, nie, jego się tam nie da skasować na nakrętce. Trzeba wymienić tą nakrętkę, bo ona jest po prostu zużyta. Dobra, jakoś sobie to pomału ogarnę. Na razie do takiej pracy ona się nada jak najbardziej. Zobaczymy, z biegiem czasu sobie ją będę po prostu robił tak, żeby to wszystko fajnie działało. Dobrze, moi mili. Będziemy kończyć, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za cierpliwość, wiem, że dużo z Was ze mną czekało, pisaliście miłe słowa, żeby się udało, no i się udało, tokarka jest jaka jest, nie jest bez wad, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale myślę, że to jest dobra baza, żeby w ogóle zacząć, bo można całe życie marzyć i planować i nic się nie będzie działo. Dobra, tyle na dzisiaj, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam przyjemnej, bezpiecznej pracy w Waszych warsztatach.
tyle. Jeżeli wytrzymaliście oczywiście od początku do końca, to jak zwykle już tradycyjnie napiszcie komentarz od dechy do dechy. Dla mnie to jest sygnał, że warto robić filmy, że mnie oglądacie, że wspieracie mój kanał i to, co robię na tym kanale. Dzięki, trzymajcie się, do następnych filmów, cześć!